Hej, right, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy omówienie aktualizacji 19.5, która dnia dzisiejszego weszła na serwer 31 niemiecki, natomiast na pozostałe serwery wejdzie pewnie jutro, czyli w środę, Obstałem jakoś godzinę 12, może 16, coś koło tego, tak czy inaczej już jutro będziemy mieć nową aktualizację, na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w tym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy sądzicie o tej aktualizacji. Natomiast moim zdaniem nie jest ona w ogóle ciekawa. Nie ma tutaj tak naprawdę nic fajnego, nic nowego, przede wszystkim żadnej innowacyjnej funkcji. Jest niestety nowa edycja legendarnego Lochu. Jest to nowa edycja zupełnie, całkiem nowa, że tak powiem. Czyli po prostu mamy nowy set gitemków. Jest to w ogóle piąta edycja, no ale do tego zaraz przejdziemy. Także dziwnie, szczerze mówiąc, dziwnie, dlatego że w tym momencie legendarny Loch mamy 4 razy do roku. Roku, no, i mieliśmy cztery edycje legendarnego lochu. Cztery te nazwy tutaj na górze, i wszystko się fajnie zgrywało. Co roku było to powtarzane, i było ok. Można sobie było zdobyć te itemki, których nie zdobyliśmy rok temu. Wszystko fajnie, tak jak mówię, się zgrywało. Natomiast teraz dochodzi piąta całkowicie nowa. No, i nie wiem jak to wymyślą, ale to zobaczymy w przyszłości. Dobrze, przechodzimy do tego, do tej listy zmian. No, i mamy coś takiego, tak wam to wszystko ustawiłem, żebyście dobrze widzieli. Mamy dziennik zmian dla Shake Zen Fidget 19.5. No, i jeżeli chodzi o Nowe funkcje to mamy tak naprawdę tylko dwie. Mamy nowy legendarny loch, wspaniałe zimowe widowisko i piernikowa rozruba. Nowy zestaw legendarnych artefaktów, nowi wrogowie, bossowie, piętra, głosy i dźwięki. No i dodatkowe efekty można po raz pierwszy wyłączyć w opcjach. Więc to jest tak naprawdę pierwsza z dwóch nowych funkcji. Jeżeli chodzi o ten legendarny loszek o tą nową edycję, to mam również screena, jak to wygląda. No i zobaczcie, to jest w ogóle chyba właśnie z tego serwera 31 niemieckiego. Natomiast zobaczcie, mamy tutaj całkowicie nowy seci gitemków, mamy nowe bronie, tarcze, generalnie wszystko, więc jest to, tak jak wspomniałem, jako zupełnie nowa... No zupełnie nowy legendarny loch po prostu zupełnie nowa edycja pierwszy raz tak jak zresztą czego się obawiałem, jak wam omawiałem ostatnio, kiedy będzie ten legendarny loch. Tego najbardziej się obawiałem, że będzie to zupełnie coś nowego, będzie to piąta edycja, no i nie będzie to już się tak fajnie zgrywało jak do tej pory. No ale właśnie tak to wygląda. Nie mam jeszcze oczywiście jak wyglądają itemki te nowe legendarne, to wszystko pewnie wam pokażę tam w przyszłości, jak już to wejdzie do gierki oficjalnie. Na razie mam tylko i wyłącznie takiego screena. Dobra, to możemy schować, lecimy dalej. No i drugą nową funkcją jest sklepy. Raz dziennie możesz poprosić o nowe towary w sklepach oglądając reklamy. Można włączyć w opcjach. To pewnie chodzi, to oczywiście będzie działało raczej tylko na telefonie. Będzie można obejrzeć reklamkę no i za to dostać nowy towar w sklepie. Co jest no, w miarę spoko powiedzmy. W miarę spoko, zwłaszcza dla graczy free to play. Reklamka 20-30 sekund, no i mamy nowe towary. Natomiast to można zrobić tylko raz dziennie. No bo to by było zbyt op, gdyby można było częściej coś takiego robić. No i tyle z nowych funkcji, więc tak jak mówię, no nie jest tutaj, nie ma tutaj nic wow. Dalej mamy ulepszenia. Zoptymalizowano codzienne zadania i zadania związane z wydarzeniem w oparciu o opinię społeczności, dzięki czemu zadania są łatwiejsze do wykonania. No i mamy tak: przygotowanie do walki gildi, atak, obrona lub lochy gildii jest teraz stałą częścią codziennych zadań. Więc to powiedzmy, że spoko. Aha, ja tu wam za bardzo zjeżdżam w dół i wy tego nie widzicie, ale ja i tak to będę czytał po kolei. Zmniejszono wartość złota, które należy zebrać w celu wykonania zadań związanych z wydarzeniem. Zadania związane z wydarzeniem dotyczą sklepów zostały obniżone. Wystarczy kupić 5 zamiast 20 klepsydr. Rzadziej musisz zmieniać towary na nowe także to też na plus. No i zadanie związane z wydarzeniem, które odbywa, odbywa się podczas cotygodniowego wydarzenia Łowca Rank od poniedziałku do czwartku zostało zmienione. zdobądź 100 punktów czci w sali chwały za walki z bohaterami zostało zmienione na wygrywaj kolejne walki w sali chwały 10 razy. Więc to powiedzmy, że spoko. Generalnie no te zadania, głównie związane z tym wydarzeniem, czyli to co jest od poniedziałku do czwartku, za co można dostać dodatkowe piwko, były dość ciężkie, co niektóre niewykonalne dla osób, które na przykład były top 1 na swoim serwerze. Także dobrze, że w tym temacie słuchają społeczności, no i coś tam zmieniają. To akurat na plus. Dalej mamy lochy tornado. Zoptymalizowano liczbę uzyskiwanych przedmiotów. Natomiast co oznacza słowo zoptymalizowano, tego nie wie nikt. Tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie ich leciało więcej czy mniej. Nie mam tutaj zielonego pojęcia. Myślę, że tylko twórcy wiedzą o co chodzi, a w zasadzie programiści, no bo nie wiem. Nie wiem, co oznacza właśnie zoptymalizowano, ale coś tutaj ruszali. To pewnie wyjdzie w praniu. Dalej mamy łowca demonów walka gildyjnych punkty życia regenerowane przez eliksir są ponownie zmniejszane zgodnie z oczekiwaniami po każdej śmierci łowcy demonów, zamiast regenerować się zawsze w 90%. Czyli po prostu łowca demonów w walkach gildyjnych był zbugowany, no a teraz będzie działał poprawnie. Dalej mamy nowa grafika eliksiru, jest teraz wyświetlana podczas ożywiania w walce. No i właśnie, to też ktoś zwrócił uwagę na streamie, pamiętam, że po tej zmianie właśnie tej ikonki łowcy demonów podczas odradzania w walce ciągle była wyświetlana ta stara, teraz będzie już ta nowa. Dalej mamy anulowanie transakcji płatniczych, jest teraz wyświetlana Także w wiadomości w grze. No i jeżeli chodzi o nekromantę, to mamy specyficzne dla danej profesji notki dotyczące przedmiotów, zawierają teraz informacje dotyczące profesji nekromanty. Czyli tutaj chyba chodzi o to, że jak mamy tam itemki, załóżmy dla maga, powiedzmy dla paladyna, i tam dla kogoś jeszcze, no to teraz jest tam dopisany nekromanta. Tego chyba od razu nie było, jeżeli dobrze rozumiem. Dalej mamy zegar w web.gl, wyświetla teraz najkrótszy licznik, licznik czasu na karcie w ramach wyboru postaci, jeśli postać wykonuje misję lub jest na warcie. Czyli to chodzi oczywiście o ten timer, który jest wyświetlany tam na karcie, jak gramy w Shakes'a na przeglądarce. Teraz mamy naprawione błędy. Zabójca w walkach w sali chwały, drugie trafienie krytyczne zadaje teraz prawidłowe obrażenia, czyli co ciekawe, było coś tutaj zbugowane w tym temacie. Dalej mamy legendarny loch. Klejnoty losu nie powinny mieć wpływu na walki z bosami, co zostało naprawione. Ok, to ciekawe, czyli teraz, jeżeli chodzi o klejnoty losu, to chodzi o te runki, które wybieramy chyba po 25, 50 i tam 75 bosie, po prostu po No i co ciekawe, te runki, które tam zwiększały obrażenia od potworów, działały na bossów, a teraz z tego co czytamy chyba nie będą działać jeżeli dobrze rozumiem, więc to akurat na duży, duży plus. Cotygodniowe zadania. Premia Hydry jest teraz wyświetlana tylko w podpowiedziach pierwszych dwóch codziennych pakietów nagród i nie jest już niepoprawnie pokazywana w podpowiedziach skrzyń z cotygodniowymi wydarzeniami. No to chodzi oczywiście ciągle o tego goblina. Tutaj głównie z tego co widzę w tej aktualizacji ten goblin jest naprawiany, poprawiany i generalnie te misje codzienne. Rejestracja wstępna WebGL i Steam. Dolny link Ekranu wstępnej rejestracji na serwerze przekierowuje teraz zgodnie z oczekiwaniami do wyboru postaci, a nie do jej tworzenia. Wybór postaci podczas usuwania lokalnej postaci, portret postaci jest teraz ponownie poprawnie umieszczony pod tekstem. Przycisk sklepu internetowego został usunięty z opcji wyboru postaci, ponieważ powodował problemy z przekierowaniem. No i tak naprawdę tyle. Tyle, jeżeli chodzi o naprawione błędy, jak widzimy. Lecimy, a nie, jeszcze tutaj, aplikacje mobilne, okej, okay, to lecimy dalej. Aplikacje mobilne, ogólne, zmieniono minimalne wymagania. Y Aplikacji Shake and Fidget. Aplikacja wymaga teraz systemu Android 7.1. To nie wiem w sumie, czy to są dalej narabione błędy, czy to już są takie ogólne zmiany, no ale nieważne. W każdym razie, no teraz Android 7.1 minimalny, aby grać sobie shakesa na telefonie z Androidem. Nowe funkcje, sklepy. To widzicie, widzicie. Raz dziennie możesz poprosić o nowe towary w sklepach, oglądając reklamy. Można wyłączyć w opcjach. No to to jest to samo co na początku, tylko no właśnie to będzie działało raczej tylko i wyłącznie na aplikacjach mobilnych. No bo tak samo jak mamy tam ataki na arenie, gdzie tak naprawdę musimy 10 minut czekać, albo ewentualnie obejrzeć sobie reklamkę i zaatakować ponownie, no to to jest tylko na telefonie. Jak tam sobie na przykład nabijamy klaser na nowym serwerze czy coś, to działa tylko i wyłącznie na telefonie, na przeglądarce nie i z tymi sklepami chyba będzie podobnie. No i teraz mamy naprawione błędy, jeszcze rejestracja. Rejestracja konta Shake Fidget za pośrednictwem Apple ID działa teraz na, na iOS-ie bez problemów. OK. No i kolejna sprawa, ostatnia już. Portal społecznościowy, naprawione błędy, gra nie zawiesza się już przy zakupie pakietu w webshopie, czyli w sklepie internetowym, gdy handlarz grzybów jest otwarty w innej zakładce. Kolejny błąd, procentowy bonus podczas sprzedaży jest teraz poprawnie wyświetlany dla każdego pakietu w sklepie internetowym. No i można teraz klikać w linki w wiadomościach. I tak naprawdę tyle, tyle jeżeli chodzi o tą aktualizację 19.5, więc nie jest to jakaś powiedzmy większa aktualizacja np. 20.0 albo coś takiego natomiast no szału tutaj nie ma szału nie ma, głównie oparli znowu aktualizację o legendarny loch, który tak jak mówię, będzie całkowicie nowy, całkowicie zmieniony z tego co widzimy, będzie to zupełnie nowa edycja nazwijmy to ciągle mi brakuje jednego słowa jak to powinienem nazwać, więc powiedzmy, że chodzi o edycję no i właśnie, i troszeczkę lipa, troszeczkę lipa tak naprawdę, bo mówię teraz będzie pięć edycji tego legendarnego lochu zamiast czterech, co już powtarzałem, gdzie będzie to ciężko już, może na przykład nie wiem, raz dodatkowy w roku będzie legendarny loch, w co wątpię tak szczerze, bo do tej pory oczywiście był na Wielkanoc, na urodziny gry, na Halloween i na Morze Narodzenie, czyli cztery razy do roku mieliśmy otwierany legendarny loch. No i tak jak mówię, były cztery edycje, więc można było sobie, można się było spodziewać danej edycji na dane wydarzenie. To było powtarzalne i to działało od jakiegoś czasu tak samo. No a teraz jak dochodzi ta piąta edycja, to jestem ciekaw, co wykombinują. Jeżeli chodzi o legendarny loszek, to startuje już ten piątek o godzinie 16, czyli to będzie 15 grudnia, jak się nie mylę. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi z legendarnym Lochem, jak to działa, to zachęcam do obejrzenia mojego filmu Wszystko o legendarnym Lochu. Tam bodajże z dopiskiem 2023. Tam staram się wytłumaczyć, o co dokładnie chodzi w legendarnym Lochu. Staram się tam, no film jest generalnie podzielony na rozdziały. Można sobie obejrzeć, no co tam akurat daną osobę interesuje, jaki rozdział. Ja tam się starałem powiedzieć wszystko, co powinniście wiedzieć, zanim do tego legendarnego Lochu wejdziecie. No i chyba tyle ode mnie. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Piszcie w komentarzach oczywiście co sądzicie o tej aktualizacji. Kciuka w górę zostawcie subskrybujcie dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!